tam pewnie z policji. My tu, proszę pana, nie przepadamy za pieskami. Żeby tylko bez policji. Bo ja pozwolenia nie mam na ten automat do gry, co jest w kącie. Tak bez policji. To panu powiem, że on lekarzem tam był w ośrodku, gdzie sprzątano. Doktor... Jak mu było? Piotr to na pewno, ale co dalej? Mniejsza z tym. No, potem z jakimś komuchem wysoko postawionym się spiknął i interes zaczął robić. Ale to nie wiem, bo wtedy już do środka zdrowia znikł. Pan Zbyszek. No. Też nam pracował. Od masażu. Ten od masażu. Masowanie to jednak więcej niż sprzątanie. Więcej możliwości pogadania. Zaprzyjaźnienia się z takim na przykład ministrem. Kto wyjechał z doktorem Piotrem? No przecież Bridget Bardot. Pierwsza była do interesów. O nim to nic więcej nie wiem, ale o niej to mogłabym opowiadać. Co was może obchodzić jakaś Bridget Bardot? Nie wiem. Pytaliście o Piotra, a to w końcu jego żona. Elegancka. Jak on pracował w ośrodku, przyjeżdżała na całe turnusy i wszystko miała z Peweksu. Z trójką wielowy bikini, olejki do opalania, okulary przeciwsłoneczne. Bridget bardzo za nią mówiliśmy na bakanerze. Dziwna. Zamiast normalnie, jak ministrowie, dać się masować, malować paznokcie, kawkę za dolarem. Ona ciągle z facetami, ciągle coś knuła, jakieś interesy. Wódkę z nimi piła, politykowała. Normalnie jak facet. A potem z nimi znikła. Pan Zbyszek. To ją masował za darmo. Bo się w niej podkochiwał trochę. Czy ją jeszcze widziałam? Ją widziałam, ja ją widziałam. Ledwo ją poznałam. Przyjechała tu po latach autem z otwartym dachem, białym, niskim, wystylizowanym. W Wiedeńskim mieszkała i knuła jakieś interesy. Odchudzona, cycki i usta powiększone, naciągnięta obciśle na czarno. Kozaki czarne aż po same uda. Normalnie Grażyna Kulczyk. Kulczyki to znaczy kluczyki w ręce. Torebeczka, no, kobieta klasy premium platinum. Taka zamiast na benzynie na szampanię jeść. Ile bajki na promenadzie kupowała, to co teraz jest po remoncie. Ma męża chirurga? To ją poprawił. Potem było długo nic. Sezony przechodziły, ptaki przylatywały, aż przyjechała znów. Jeszcze lepiej zrobiona, jeszcze młodsza, jeszcze chudsza, z jeszcze większymi ustami i cyckami. I wtedy kupiła chyba tą leśniczówkę. Potem jej tu już nikt nie widział. A on zaczął się pojawiać. Ale tylko szybko. Raz na tydzień. Przemknij do netto i z powrotem. Tyle. Czy Piotr sfiksował? Chyba troszeczkę. Już nie chciałam nic mówić. Ale raz natknęłam się na niego na poczcie. Więc oczywiście podeszłam. Tu małe miasto, tu się rozmawia. Nikt się nie śpieszy. A on? Odwrócił ostentacyjnie głowę w inną stronę, nastawił kołnierz, czapkę nasunął na oczy i zamknął się cały w sobie. Co ja mu zrobiłam? Że nie wyglądam jak jego stara. Jeszcze takich milionów nie zarabia, nie? A ona kogoś poznała. Wiem, bo tu przyszli razem na kawę. On przystoi jak Lauś. Wie pan, pod łóżkiem nikt nie siedział. Kamery nie było. Co to będzie? Jakiś kryminał. Ej, artyści, artyści. Malinowski też był związany z tym ośrodkiem. Przez ten Bimber, który im sprzedawał. Raczej dawał. I kto wie, czy ona nie miała z nim romansu. Ta cała Bridget Bardot. On żul, ale męski jak ogier. A do mnie zawsze. I na papieroska, i na gorzką można. Siedzę tu sama, to co?